Hej, witajcie wszyscy na kanale Artbike. Dzisiaj postanowiłem odkurzyć swój stary projekt i zrobić generator z silnika od pralki. W zasadzie, aby zrobić ten generator, nie potrzebujecie nic. Potrzebujecie tylko mieć po prostu silnik od pralki automatycznej, tak? Wygląda on tak. I co? Aby spładać ten silniczek, będziemy potrzebowali jakiś odbiornik, czyli zastosujemy ten oto stary halogen Lukasa, który kupiła moja dziewczyna na ostatnim karbucie. No, będziemy potrzebowali też jakiś napęd tego generatora. Oczywiście będzie nim wkrętarka, ale wiadomo, napędem może być tak samo i silnik spalinowy, silnik parowy, może być wiatr, może być siła prądu wody, no nie wiem, siła grawitacyjna. Dużo jest opcji na napęd takiego silniczka. Będziemy potrzebowali także jedną baterię 18650, bądź jaką macie tam baterię, możecie użyć. No i oczywiście musimy mieć jakiś plan. Zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Ogólnie, jak widzicie, silniczek składa się z dwóch cewek. Jest to jedna cewka i druga cewka. Jedna cewka jest na górze silnika, druga cewka jest na dole silnika. Są to tak zwane elektromagnesy. Te cewki mają po dwa wyjścia. Widzicie, to jest początek cewki i koniec cewki. Tu też jest początek cewki i koniec cewki. Silnik tak samo składa się z komutatora, którego tutaj nie narysowałem, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Potrzeba jest, abyśmy znaleźli wyprowadzenie przewodów ze szczotek. No, tu jest jeden przewód szczotkowy i tu jest drugi przewód szczotkowy. Także zaraz wytłumaczę Wam, jak zlokalizować te przewody, bo to jest bardzo ważne. Zobaczcie, przewody szczotkowe są to przewody, które idą bezpośrednio ze szczotek. To jest bardzo proste. Widzicie, tu macie jedną szczotkę i tu macie drugą szczotkę, czyli będzie to ten przewód i będzie to ten przewód, tak? Bajecznie proste, zobaczcie. Jeden przewód i drugi przewód, czyli mamy już zlokalizowane dwa przewody, które idą od szczotek. I te przewody będą przewodami zasilającymi, czyli będą nam zasilały różnego rodzaju nasze odbiorniki. Do przewodów szczotkowych przykręcamy sobie kosteczkę. Na razie nie interesuje nas, który przewód do którego, bo biegunowość będziemy sprawdzali sobie później. Najwyżej przemienimy. Jak ktoś lubi mieć na przykład czerwony plus, czarny minus. Ok. Przewód mamy już przykręcony. Ja sobie go tutaj odłożę na bok. Na razie on będzie nam niepotrzebny. Teraz co musimy zrobić? Musimy wziąć miernik. Zobaczcie, bierzemy miernik, ustawiamy go na diody i musimy sprawdzić przejście. Czyli każda cewka musi mieć swój początek i musi mieć swój koniec i my musimy te cewki zlokalizować. Czyli bierzemy pierwszy lepszy przewód, który mamy, no i lokalizujemy. O, widzicie, jest przejście, czyli to będzie pierwsza cewka. Szukamy, tu nie ma, i to będzie druga cewka, czyli tak, czarny z czarnym to jest jedna cewka i czerwony z brązowym to jest druga cewka. Tu jest jeden przewód, którego nie używamy, on nie będzie miał chyba przejścia z niczym, także nie będzie Wam przeszkadzał. No dobrze, i teraz jak już zlokalizowaliśmy te cewki, musimy połączyć je szeregowo. Czyli koniec jednej cewki z początkiem drugiej cewki, tak? To czyli łączymy je w ten sposób. Czarna z czerwonym. Ok. Jak połączyliśmy czarna z czerwonym, to teraz powinniśmy mieć dalej przejście, bo cewki są połączone szeregowo. Se sprawdzimy. Jest przejście. Ok. I do tych przewodów podłączymy tą oto baterijkę i ona będzie nam robiła pole elektromagnetyczne dla wirnika. Ok, czyli zobaczcie, co zrobiliśmy. Przymontowaliśmy do szczotek, widzicie, kostkę i tu będzie szło do naszej lampy. Cewki połączyliśmy szeregowo. Także tu jest początek cewki, tu jest tam ileś tam zwoi. Tu jest koniec cewki, łączy się z początkiem cewki, jest ileś tam zwoi, no i koniec cewki, tak?
Także tak mamy połączone i w ten sposób mamy generator gotowy do podłączenia. Ok, przywierciłem, zobaczcie, przywierciłem tutaj dziurę, nie, w środku i teraz będę przykręcał ten generator do deski, którą sobie znalazłem. Po prostu leżała sobie i mówiła, żebym ją wziął, no to ją wziąłem. No to teraz przykręcimy, tak? Po tej stronie. Ok. Jest jedna śrubka. Chodzi o to, żeby on nam się tam nie kiwał, tak? Żeby był stabilny w trakcie pracy, jak będę testował go. Druga śrubka. I tutaj mamy takie większe śrubki, nie wiem, czy ona przejdzie. Ok, jest trzecia śrubka. I czwarta. Także widzimy, generatorek już jest zamontowany, także jest stabilny. Możemy się nim teraz bawić. Także tak jak wspomniałem wcześniej, do przewodów, które idą od szczotek, podłączamy źródło odbiornik, tak? Czyli tutaj akurat będzie to źródło światła. Widzicie, ja już to zrobiłem, podłączyłem go. Następnie do szczotek, tutaj wiadomo, już sparowaliśmy, do szczotek podłączamy jakieś źródło zasilania. Ja podłączę tą bateryjkę 18650, ona ma 1500 mAh, może być większa. Im większa bateria, tym generator będzie bardziej wydajny. Ale chodzi też o to, aby ten generator ładował nie tylko nam, załóżmy, baterię, na przykład taką baterię, ale tak samo musi nam doładować tą bateryjkę. Także dobrze by było, jakby to źródełko było trochę mniejsze od tego źródełka, no tak powiem. Ok, także zobaczcie, specjalnie dla Was zamontowałem sterownik paneli fotowoltanicznych, bateryjka 12 V, no i mamy podłączony miernik. Czyli tak jak powiedziałem, powtórzę jeszcze raz. Przewody, które idą ze szczotek, tak, są podłączone do odbiornika prądu. Teraz będzie to miernik, który zmierzy nam wartości, czyli ile voltów daje nam generator. Przewody, które idą od cewek, które są podłączone szeregowo, idą do bateryjki, która za pośrednictwem cewki, tak, będzie nam robiła elektromagnetyzm. No to jest trochę skomplikowane, ale nie musicie tego tam za dużo wiedzieć. Zobaczcie, tutaj dorobiłem sobie takie sprzęgiełko z gumowej rurki, nie? I będę po prostu za pośrednictwem wkrętarki wprowadzał ten generator w ruch. Zaraz Wam wszystko pokażę, ale pierw podłączymy zasilanie cewek. Czyli tak, podłączamy zasilanie cewek. Jedną ręką trochę ciężko jest, ale no niestety trzeba to jakoś sobie dać radę, nie? I zobaczymy, czy będzie jakaś reakcja, jak ręką zakręcę. Widzicie? Kręcę praktycznie, o, zobaczcie, jest 7 V. Dobrze, teraz podłączymy naszą wkrętarkę. Ona ma małe, bardzo małe obroty. Podejrzewam, że trochę ma przymałe te obroty. I sprawdzimy. Jest około 13,30 V przy tak małych obrotach. Widzicie? I zaraz podłączymy sobie ten nasz generator do kontrolera. Zlokalizowaliśmy, gdzie jest plus, gdzie minus. Czyli zobaczcie, odwrotnie mi wyszło, tak jak bym chciał. No ale nie będę teraz tego zmieniał. Macie 13,9, 13,8 V. Czyli wszystko pracuje. Zrobiliśmy sobie generator silnika od pralki, praktycznie nie robiąc nic. Ok. Teraz podłączymy ten, rozłączymy teraz tę cewkę. Tutaj dobrze jest zastosować sobie jakiś wyłącznik, ponieważ będziemy włączali tylko tą cewkę wtedy, kiedy uruchomimy jakieś zewnętrzne źródło napędu, czyli silniczek spalinowy, bądź silniczek parowy, bądź rowerek na siłę mięśni. Rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Dobra, do
sterownika paneli słonecznych podłączyłem już baterię. Bateria nam tutaj pokazuje, że ma 12,2 V, czyli no nie jest za pełna. I zaraz podłączę to źródło zasilania z generatora do sterownika i zobaczymy, co się będzie działo. Ok, jak widzicie, wyjście z generatora podłączyłem do sterownika paneli fotowoltaicznych. Tutaj mamy 12 V akumulator żelowy, który będzie się ładował z tego oto generatora, który zrobiliśmy sobie razem, tak? Jedyne, co musimy zrobić, to musimy połączyć tutaj te cewki do prądu, do napięcia tej bateryjki. No, widzicie, nawet się iskrzy fajnie. I wprowadzić generator w ruch. Zaraz Wam tutaj to wszystko pokażę. Moment. Robimy to na żywca, że tak powiem. Także jak coś nie wyjdzie, to będziecie to widzieli. Dobra, tu mamy 12,2 V. Podłączam zasilanie cewek. I włączamy generator. Jak widzicie, generator przy wolnych obrotach już zaczyna ładować nam akumulator. To są naprawdę wolne obroty, bo ta wiertarka, to ja nie wiem, to jest bardzo mało obrotowa wiertarka. Wiadomo, jak będzie miała więcej obrotów, to będzie więcej nam ładował tego prądu. Próbuję z daleka Wam tu pokazać wszystko, co ja tutaj wymyśliłem. O. Widzicie? Jak sprawdzałem, to jest około 5 amper potrafi dać bez problemu. No nic. Ok, zgasiłem światło, a teraz zobaczymy, jak sobie da ten generator radę z tym halogenem. On ma chyba 52, tak się nie mylę. No i dziękuję. No widzę, że to daje radę, że po prostu coś można z tego zrobić. Jak zastosujemy sobie silniczek na przykład spalinowy, który ma bardzo dużo obrotów, to no możemy nawet i 200, podejrzewam 20 V wyciągnąć z tego bez żadnego problemu. Ok, dziękuję za to, że obejrzeliście mój projekt. Myślę, że projekt jest udany. Rozłączę, bo bateria się rozładuje. Także do pełnego sukcesu byśmy musieli zamontować sobie jakąś ładowarkę tej baterii, tak żeby bateryjka się ładowała na okrągło. Oczywiście wtedy, kiedy załączamy generator. Załączamy generator. Generator startuje nam, załóżmy spalinowy. I wtedy ładuje nam tą oto baterię, czy po prostu, no nie wiem, zasila jakieś urządzenie. Ale będziemy musieli zamontować coś, co ładuje nam tą bateryjkę, czyli te 4,2 V, tak, abyśmy mieli cały czas prąd w cewkach. Widzicie, nie musimy praktycznie robić nic, aby zrobić sobie generator prądu stałego z silnika od pralki. Bardzo fajny sposób. Także zapraszam, kombinujcie. W następnym odcinku będę chciał obalić jeden z mitów, który dręczy mnie już bardzo długo. Po prostu podłączę tutaj wkrętarkę. Wkrętarka będzie produkowała prąd i ten prąd podłączę z powrotem do wkrętarki i automatycznie odłączę w wkrętarce napięcie. I zobaczymy, czy będzie tak zwane perpetuum mobile. Ja wiem, że nie będzie. Wiem, że to oszukują nas wszędzie, na każdym kroku. Robią to tylko dla subskrybentów, dla otworzeń, bo mają dużo pieniędzy z tego. Ale no co tam, sprawdzić można. Także dziękuję bardzo. Zapraszam na inne moje filmy, na moje eksperymenty. Myślę, że się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Ja na wszystkie pytania odpowiem. Próbowałem jak najprościej wytłumaczyć to, tak aby każdy zrozumiał. Wiadomo, nie wszyscy są elektrykami, nie każdy ma taką smykałkę, ale każdy na pewno by chciał sobie coś takiego zrobić w domu. Także dziękuję i zapraszam.